które Polska miała zaimplementować na mocy prawa unijnego jako podstawy ustroju rolnego. Wielostronne umowy wspólnie kontrolowane, obejmujące rolników lub ich organizacje, przetwórców i obowiązkowo handlowców, powinny zastąpić znane z PRL-u umowy kontraktacyjne. Ochrona małych gospodarstw rolnych, żywności ekologicznej oraz zakaz upraw i wprowadzanie żywności i składników żywności genetycznie modyfikowanych. Wspólna polityka rolna UE powinna popierać powyższe cele. Proszę Państwa, mamy tutaj dwóch prawników. Mamy dwóch prawników i pomóżcie nam w międzynarodowym standardzie sprawozdawczości, sprawozdawczości finansowej numer 11, wspólne ustalenia umowne, definiowane są dwie umowy nazwane. Umowa wspólnego działania i umowa wspólnego przedsięwzięcia. I musimy ludzi oswoić, że coś takiego jest możliwe, że coś takiego jest i że zostały do tego zagwarantowane procedury ewidencyjne i procedury rozrachunkowe. Ja bym to tak widział. Ja to obiecałem swoim tam sąsiadom. A może pan powtórzyć jeszcze raz, bo ja nawet nie zapamiętałam, jakie to umowy. Jest tu napisane chyba w tym... Bo już przy wspólnie kontrolowanych mieliśmy małą dyskusję. I obawiam się samych problemów po tym, co pan przed chwilą powiedział ze mną. Bo ja jestem prawnikiem, co prawda, ale jestem legalistą. I przyniosłam ze sobą konstytucję. To prowadzi do powstania gospodarki samokoordynującej się. Rozumiemy. Jeżeli się przejdzie przez ten ból porodowy, to mamy gospodarkę samokoordynującą się. Dobrze. A czy pani ma ten dokument? Ja mam, ale dzisiaj nie, go dostałam. Mam się, ale dzisiaj go dostało mi. Dobra. Także mam jeszcze kilka. Na następny raz. Proszę Państwa. Jeżeli ja nie potrafię zapamiętać, pan wymienił dwie umowy, a ja nie jestem w stanie zapamiętać przymiotnika. Umowa wspólnego działania. Czy określenia? Umowa wspólnego działania. To już jest niedobry znak. Proszę, umowa wspólnego działania i umowa wspólnego przedsięwzięcia. Józef, te nazwy są tutaj? I rozumiem, że nie są to nazwy w żaden sposób zdefiniowane legalnie w tym systemie trzeciej RP. Bo w systemie trzeciej RP funkcjonuje bardzo dużo różnych Beato, nazw. Nie? My mówimy prawo unijne, a nawiązujemy do stowarzyszenia, do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek, które było w prawie austro-węgierskim wprowadzone w 1862 roku. Nasi dziadowie i ojcowie oleum mieli. Tak. I prawo unijne niczego tutaj nie poprawiło. My poprawiamy nie, do naszych... Nie, wręcz odwrotnie. Prawo unijne to jest wielki świetnik. Ale... Wielki płonący... Nie. Proszę Pani, jeszcze raz. Nie wyrywajmy dziecka z kąpielą. To, co jest dobre, mamy przenosić z tego. A wiele rzeczy jest dobrych, chociażby jak te umowy wzajemnie kontrolowane. I druga sprawa. Proszę Pani, ja poprzez pracę w Norwegii miałem okazję przyjrzeć się tamtejszemu systemowi politycznemu, prawnemu i również gospodarczemu. I zapewniam Panią, że wiele z tego, co tam jest praktyką, możemy przenieść do Polski. A tam praktyką właśnie są te umowy wzajemnie kontrolowane. To znaczy ja w ogóle jestem bardzo takim patriotą, że ja od razu mi się zapalają jakieś czerwone lampy, jak słyszę obce wzorce, ale, które mielibyśmy implementować do Polski. Bo państw na świecie jest dużo. Nie. Przepraszam. Tak. Dlaczego mamy się nie uczyć na sprawdzonych metodach? Uczyć. Tam są dostosować nie. Dostosować do polskiego prawa. Zanim to sprawdzimy, czy one są... Proszę Pani, jest to nielogiczne, co Pani mówi, bo nie uznawajmy się za jedynych najmądrzejszych na świecie. Jeżeli oni nie mieli okresu komunizmu i dochodzili do tej gospodarki, które w tej chwili mają i mają najwyższy dochód na głowę mieszkańca
w Europie, chyba poza Luksemburgiem, to o czymś to świadczy. I oni mają bezkonfliktowe stosunki społeczne w zakładach pracy. Ale jest pan jakiś lobbystą nawet? Nie. Nie, ale proszę pani, o to chodzi, to że mamy się uczyć, a nie zamykać ciasto. Nie możemy tak rozmawiać. Na Proszę państwa, lecimy do przodu. Lecimy do przodu. Wchodzimy na mieliznę. Jesteśmy... Ten ogrod z mielizny musimy ściągnąć. Musimy, oczywiście. Tak. Na tej ulotce chcemy też... Jeżeli można zapytać, czy jeżeli społeczeństwo polskie zechce, powiedzmy, te przepisy przyjąć, czy to one mogą być funkcjonować na części Polski, czy od razu w całości, na całości terenu? W całości, bo Polska nie jest... No to jak będzie błąd, to się już tego nie naprawi. Że jak będzie błąd, to się nie naprawi. Czy, aha, o tym, pan mówi o tych przepisach, które teraz czytamy, o każdych, tak? O każdych, których mówimy. No nie. Nie, ale przepraszam, to nie jest tak, proszę pana, pan jest w błędzie. Tak jak powiedziałem, że waluty lokalne w ramach istniejącego prawa, bardzo ograniczonego w tym zakresie, można sprawdzić w jednym powiecie. Dlaczego mamy tego nie sprawdzić? Umowy wzajemnie kontrolowalne w sposób dobrowolny można sprawdzić w jednej branży lub w jednym powiecie i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak. W sposób dobrowolny, tak? I spotykamy się po pół roku i pytamy tych ludzi, czy są zadowoleni, jakie plusy, jakie minusy. Rozumie pan? Wszystko można zrobić, jeżeli się chce, w ramach tego ułomnego systemu prawnego, w jakim żyjemy. To bardzo dobrze, że pan w ten sposób rozumie, bo jeżeli by miało być tak, że przyjmujemy, tak jak pan Balcerowicza, bezkrytycznie, no to... Zgadza się. My otwieramy możliwość, tak. I nic więcej. Mhm. Otwieramy możliwość, nikogo nie wolno niczego zmusić. Jeżeli ktoś chce i dobrze mu jest w systemie dotychczasowym, proszę bardzo. Jeżeli ktoś widzi szansę w innych uregulowaniach, proszę bardzo. Proszę państwa, teraz lecimy do następnej rzeczy, tej, którą chcielibyśmy mieć na tej ulotce jednokartkowej, z tego względu, że to jest temat bardzo ważny i temat, który będzie wymagał przebitki naszej. Ja bym prosił kogoś o lepszym wzrokiem, żeby przeczytać ten tekst zaproponowany przez pana Domarackiego. Ale co to będzie? Tak. Co?